Pogranicze polsko-słowackie jest niezwykle cenne pod względem przyrodniczym i kulturowym. Dlatego też na realizację projektów z zakresu ochrony wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przeznaczono ponad 100 milionów euro dofinansowania. W województwie podkarpackim i kraju preszowskim w ramach programu realizowano 15 takich projektów, które zostały dofinansowane kwotą ponad 21 milionów euro. Wykreowanie nowej atrakcji turystycznej było działaniem podjętym w projekcie W sercu Karpat – granica, która łączy. Wyznaczono przebieg granicy pomiędzy Karpatami Wschodnimi i Zachodnimi w jedynym takim miejscu na świecie. Okna na Karpaty pozwalają poznać atrakcje regionu, a stworzone w ramach projektu murale są wizytówką legendy będącej podstawą promocji turystycznej Karpat jako ostatniego dzikiego regionu w Europie. Do uatrakcyjnienia oferty pogranicza przyczynił się również projekt Otwieramy Wrota Karpat – dziedzictwo kulturowe Łuku Karpackiego w nowej odsłonie. Jednym z działań po stronie polskiej było stworzenie mini skansenu kolejowego z wykorzystaniem obiektów techniki kolejowej. Działania partnera skupiły się z kolei na adaptacji pomieszczeń w budynku Muzeum Andy'ego Warhola w Medziliborcach na Muzeum I Wojny Światowej, a także utworzenie domu polsko-słowackiego w Girlatowcach. Turyści w poszukiwaniu informacji o przeszłości często odwiedzają muzea i skanseny. Działania podjęte w projekcie Archeologia Żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat są odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Skansen w Trzcinicy w ramach projektu zrekonstruował część infrastruktury, a partner słowacki udostępnił wystawę archeologiczną obrazującą życie pradawnych ludów na terenie pogranicza. Wypromowanie produktu turystycznego, jakim jest karpackie niebo, przyczyniło się do sukcesu projektu Wszechświat na dłoni 2017. Region należy do nielicznych na świecie, w którym ze względu na brak centrów przemysłowych jest możliwość rozwijania turystyki ściśle związanej z ochroną przyrody. Zbudowane tarasy obserwacyjne w Cisowej oraz w Kolonicy służą obserwacji nieba nie tylko w okresie wakacyjnym, co z pewnością wpłynie na przedłużenie sezonu turystycznego. Wspólną historię oraz jedność kulturową przybliża projekt Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu. Jego celem jest rozwój turystyki pielgrzymkowej, pozwalający poznać kulturę duchową społeczności pogranicza. W ramach działań projektu powstało szereg inwestycji w miejscach kultu maryjnego. Wiele obiektów w regionie pogranicza zostało uznanych przez Komitet UNESCO jako unikatowe w skali świata. W projekcie Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim utworzono szlak pozwalający poznać wspólne dziedzictwo kulturowe, a spójne działania promujące ten produkt przekładają się na rozwój turystyki w regionie. Więcej informacji na stronie ewt.podkarpackie.pl. Działania w ramach osi objęły budowę lub modernizację transgranicznych odcinków dróg, łączących systemy transportu drogowego po obu stronach granicy oraz wsparcie dla rozwoju infrastruktury transgranicznego transportu multimodalnego i publicznego. Na dofinansowanie zadań w skali całego programu przeznaczona została kwota w wysokości prawie 60 milionów euro. Projekty umożliwiły budowę i modernizację ponad 60 km dróg na Podkarpaciu i w kraju preszowskim. Natomiast fundusze pozwoliły dofinansować 5 projektów kwotą ponad 21 milionów. Jednym z nich był projekt Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina-Medziliborce-Krosno, którego celem było połączenie drugo- i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN-T, ciągu komunikacyjnego Snina-Medziliborce-Krosno. Zrealizowane działania wpłynęły na bezpieczeństwo ruchu, zwiększając transgraniczną spójność społeczną, gospodarczą i kulturalną. Do rozwoju infrastruktury drogowej przyczynił się również projekt Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów Jasielskiego, Bardejowskiego i Świdnickiego z korytarzami TEN-T, w ramach którego wybudowano nowy odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 992, a po stronie słowackiej zmodernizowano drogi Raslavice-Lopuchow-Stulany oraz Stulany-Kukowa. Zadania realizowane w projekcie Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medziliborcach
poprawią jakość usług związanych z transgranicznym transportem multimodalnym. W Krośnie zmodernizowane wiaty przystankowe, trójjęzyczne tablice informacyjne, elektroniczne rozkłady jazdy i mała architektura poprawią jakość obsługi ruchu turystycznego. Natomiast w Medzilaborcach dostęp do atrakcji turystycznych zapewni kolejka turystyczna. Więcej informacji na stronie ewt-podkarpackie.pl. Działania realizowane w ramach tej osi ukierunkowane są na opracowanie wspólnych transgranicznych programów oraz inicjatyw dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej. Na wsparcie tych działań w skali całego programu przeznaczono kwotę ponad 8 milionów euro. Podkarpaccy beneficjenci ze słowackimi partnerami z kraju preszowskiego zrealizowali 7 wspólnych projektów o kwocie wsparcia ponad 3 milionów euro. Jednym z nich był projekt pod nazwą Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym. Przeprowadzono w nim szereg szkoleń, warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla młodzieży oraz nauczycieli z Polski i Słowacji. W zespole szkół w Iwoniczu została wybudowana i doposażona stacja diagnostyki. Z kolei słowacka szkoła stworzyła m.in. nowoczesne zaplecze kuchenne do kształcenia w kierunkach gastronomicznych. Z kolei w projekcie Przedsiębiorcze Pogranicze – Polsko-Słowacka Inicjatywa Edukacyjna zrealizowano działania szkoleniowe wykorzystujące potencjał obszaru pogranicza i bazujące na nowatorskich rozwiązaniach szkoleń e-learningowych. Stworzono w sieci i wykorzystano do nauki przedsiębiorczości dwie firmy symulacyjne w szkołach partnerów. Lukę edukacyjną w partnerskich szkołach zawodowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz technologii informatycznych wypełnił projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Poprzez szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i uczniów umożliwiły poznanie predyspozycji zawodowych uczniów w odniesieniu do zapotrzebowania rynku pracy. Tę tematykę obejmował również projekt Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym. Utworzona pracownia językowa w szkole w Iwoniczu-Zdroju, w której prowadzono kursy języka polskiego i słowackiego, wymiana dobrych praktyk oraz szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli przyczyniły się do wzrostu ich kompetencji na lokalnym rynku pracy. Więcej informacji na stronie ewt-podkarpackie.pl.